Wielka Pokuta to niezwykła inicjatywa świeckich, która w sobotę na Jasnej Górze zgromadziła tysiące Polaków. Jak przekonują organizatorzy, Polacy są bardzo podzieleni. Tylko wspólna Wielka Pokuta i modlitwa za ojczyznę mogą znieść te podziały. Dla mnie największą radością jest właśnie to, że ja tu mogę być z moją rodziną. I że to jest takie doświadczenie, nie że ja coś tam robię w pracy, tylko że moje dzieciaki biegają, dzieci wszystkich organizatorów są. Bo tak naprawdę chcemy tutaj być razem z naszymi rodzinami, bo tu nie chodzi tylko o to, żeby dokonać jakiejś manifestacji, tylko chodzi o to, żeby naprawdę poprosić o ratunek dla naszych rodzin, o modlitwę dla Polski, taką konkretną, żeby Pan Bóg zechciał spojrzeć na nas z miłością, przebić się przez te mury grzechu ze swoim miłosierdziem i dokonać jakiejś przemiany. Modlitwom towarzyszyły śpiewy oraz konferencja z udziałem misjonarzy z Brazylii, ojców Antonello Cadedu i Enrique Porfu. Wśród gości był też ksiądz Piotr Glass, polski egzorcysta pracujący w Wielkiej Brytanii. Spotkanie prowadził ksiądz Dominik Chmielewski. Kiedy Bóg mówi w Księdze Zachariasza o wylaniu ducha pobożności i żalu za grzechy, to mówi o tym, że ludzie będą płakać, widząc, że przebili swoimi grzechami Jezusa Chrystusa. I ten płacz nad swoim grzechem, nad tym, co my zrobiliśmy Jezusowi, jest absolutnie kluczowy do tego, abyśmy naprawdę oderwali się od grzechu. Mistrzowie życia duchowego mówią, że jeśli chociaż raz w życiu nie zapłakałeś naprawdę z serca nad swoim grzechem, to tak naprawdę nie żałowałeś za niego do końca. Nabożeństwo pokutne trwa od godzin porannych do późnego wieczora. Przyjechało tu tysiące wiernych, którzy modlili się w różnych, osobistych intencjach. Żeby Panu Bogu podziękować za to, że mam żonę, dwójkę dzieci, że żyję przede wszystkim i mam taką chęć cieszenia się każdą chwilą. Jeśli dobro się daje, dobro się zwraca. I za dobre rzeczy podziękować przyjechałem i za złe też. Wśród pielgrzymów można było spotkać także młodzież. Przyjechałyśmy na pielgrzymkę, tak żeby chwalić Boga i żeby pokazać właśnie, że nie tylko stare babcie się modlą, ale młodzież tak samo. Wiele osób przyjechało tu z maleńkimi dziećmi, mimo trudności, jakie się z tym wiążą. Jak mówią, Polacy jeszcze nigdy nie byli aż tak podzieleni i to jest powód do modlitwy. Zgadzam się z tym, co jest powiedziane w tym filmiku promującym, że Polska jest bardzo podzielona i widzę po moich znajomych, po prostu jak się porusza pewne tematy, to idzie wszystko na noże. Nie było tego 10 lat temu, ani 15, już trochę mam. Także jest za co się modlić, na pewno. Wielu pielgrzymów przybyło tu wraz z wiernymi ze swoich rodzinnych parafii. Uważam, że to jest wspaniała inicjatywa, wspaniała modlitwa. No i myślę, że będą owoce tego widoczne w przyszłości. Razem z Maryją. Amen. Amen. Nabożeństwo Wielkiej Pokuty Polaków wpisuje się w obchodzony przez Kościół Rok Miłosierdzia. W kwietniu dziękowaliśmy za 1050. rocznicę Chrztu Polski. W lipcu odbyły się Światowe Dni Młodzieży. Natomiast Wielka Pokuta to modlitwa przebłagalna, czyli przeproszenie Boga za nasze narodowe grzechy. Przytul wszelkie stworzenie. Wizyta naszego prezydenta. Przyjdź do naszego prezydenta. Z naszych polityków. Do naszych polityków. Z naszych pastorów. Do naszych pasterzy, para que erga na voz em defesa da vida. Aby podnieśli swój głos w obronie życia. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika. Zostawiliście wszystko, żeby móc być tutaj.